Ta przyjaźń zawiązała się niemal natychmiast po tym, jak poznaliśmy się pierwszy raz. To jest 30 lat temu. Był żywym obrazem roku swojego ojca, którego przyszło mi żegnać, tak jak teraz żegnam Jerzego. Wiem na pewno, że nikt mi go nigdy nie zastąpi. Nikt już nigdy nie poprowadzi go na polowanie o czarnego jaguara. Nie popłynie na Magadaska tonącym jachtem i nie wyszuka zapomnianych polowników w zamku Szwajcarii. Nie będzie komu wybaczyć bezcennego teutońskiego hełmu z XIII wieku, służącego do zabawy indiańskim dzieciom w wiosce na granicy z Urugwajem. Pozostaje przed ogromną pustkę i ból, jaki towarzyszy postaci najbliższego przyjaciela. Jeszcze raz pragnę złożyć moje z głębi serca płynące wraz z poczuciem rodziny i wszystkich najbliższych. Jego odejście wyostrza świadomość, o ile wszyscy bliżej jesteśmy ziemi, do której Jerzy dzisiaj zostaje złożony. Niech dobry Bóg ma w swojej opiece